Temat zdjęć to jest coś, co wraca regularnie do mnie. W sensie, nagrałem na ten temat już dwa filmy, ale zdaję sobie sprawę z tego, że no, jakby celowo wybraliśmy takie, a nie inne zajęcie, hobby. Mam tu na myśli malowanie figurek, a nie fotografię. Chociaż wiadomo, że część z was ma również inne ciekawe zajawki, nie tylko malowanie figurek, więc nie musicie się znać na wszystkim. Natomiast jest taka technika w fotografii, która jest nam bardzo, bardzo przydatna. Ja to odkryłem jakiś czas temu, kiedy chciałem z jednej strony mieć bardzo ładnego blura w tle za figurką, a z drugiej strony, no, mieć figurkę w miarę całą spektrum ostrości. No i tu się pojawił problem, no bo albo wóz, albo przewóz. I tak oto właśnie, trochę siedząc w internecie, trochę googlując, wpadłem na focus stacking. Cześć, ja się nazywam Samuel i żyję z malowania figurek. I tak jak wam mówiłem, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, czym jest focus stacking. Tak na dobrą sprawę, każdy bądź każda z was może użyć tej techniki, nawet jeżeli robicie zdjęcia telefonem, a nie aparatem taki jak ja. Z wiadomych przyczyn no nie jestem w stanie wam pokazać absolutnie wszystkiego, no bo mam jeden aparat, którym nagrywam, więc nie mogę nagrywać aparatem aparatu. Natomiast sprawa jest bardzo prosta i pokażę wam, jak tego użyć przy pomocy darmowych narzędzi. Jak widzicie, wszystko zależy od ostrości. Dlatego robiąc zdjęcia do focus stackingu, musicie ustawić sobie ostrość na różnych partiach figurki. Najlepiej jest celować w podstawkę, typu początek podstawki, potem 1/4, potem 2/4, 3/4 i 4/4. Następnie usiądźcie sobie wygodnie i odpalcie na swoim telefonie aplikację Lightroom. Ta aplikacja jest darmowa, ma oczywiście płatną wersję, która też nie jest jakoś super droga, bo kosztuje bodajże 20 zł miesięcznie, czy tam 20 parę. Jednakże główne funkcje, które wam tutaj pokazuję, są dostępne w pakiecie właśnie darmowym. Robię taką prostą, standardową edycję, nic specjalnego, z racji tego, że ja robię zdjęcia w neutralnym profilu kolorystycznym, czyli mam jakby w formie takiej surowej zdjęcia, zawsze mam troszeczkę wyblakłe, no to później ustawiam nasycenie tak, żeby było jak w rzeczywistości, jak najbliżej tego jak w rzeczywistości, no i też delikatnie pracuję nad kontrastem. Zresztą jak jesteście ciekawi, jak wygląda ten proces bardziej dokładnie, to obejrzyjcie sobie film, który w tym momencie macie podlinkowany na temat właśnie robienia zdjęć aparatem i telefonem. No i teraz kluczowa dla nas funkcja, czyli kopiowanie ustawień, które później możecie wkleić na pozostałe zdjęcia, dzięki czemu każda z tych wersji, każde z tych zdjęć będzie identyczne. Następnie pobieracie zdjęcia na telefon bądź komputer, eksportujecie je, czas na focus stacking. W tym miejscu, moi drodzy, chciałbym podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają mnie na Patronite i zwłaszcza dlatego, że dosłownie kilka dni temu przekroczyliśmy kolejny cel finansowy właśnie na Patronite na moim profilu, czyli patroni, cała społeczność odblokowała gimbala. W tym filmie już będziecie mogli zobaczyć parę ujęć właśnie nakręconych przy użyciu tego sprzętu, natomiast dajcie mi chwilę, to jest zupełnie nowa rzecz, to jest zupełnie nowa zabawka, więc ogarnę temat, bądźcie cierpliwi. I też jeszcze małe info ode mnie, w tym roku, tak jak wspominałem, nie będzie żadnych szkoleń stacjonarnych, natomiast będą spotkania z patronami na żywo w różnych miastach Polski. Tak tylko informuję, że jeżeli ktoś by chciał się ze mną spotkać, no to będę dawać znać o tym na Discordzie i w postach. Wchodzimy na stronę, uwaga, to będzie zaskoczenie, Focus Stacking Online. Wybieramy pliki, które nas interesują i teraz mamy możliwość wybrania tak zwanego zdjęcia referencyjnego. Najlepiej jest wybrać to, które jest, ma najwięcej jakby ostrych, jest najwięcej figurki ostrej. No i klikamy Stack. Po jakimś czasie, jak zobaczycie, generalnie mamy rezultat po prawej stronie, po lewej właśnie zdjęcie referencyjne
i możemy sobie porównać, jak wygląda kwestia ostrości po całości. Nie jest to idealne rozwiązanie, czasami zdarzają się jakieś artefakty bądź błędy, ale od tego mamy możliwość użycia na przykład innej metody focus stackingu, jeszcze raz tego zrobienia, bądź chociażby na przykład zrezygnowania z kilku zdjęć, które niepotrzebnie tylko właśnie tworzą nam blura, albo po prostu zrobić zdjęcia jeszcze raz. I na tym, moi drodzy, polega właśnie focus stacking. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, bardzo prosta tak naprawdę, jeżeli jesteście chociaż trochę zdeterminowani do tego, żeby zrobić sobie porządne zdjęcie waszych figurek. I standardowo, każda osoba, która dotarła do końca tego filmu, niech napisze w komentarzu, bo jak robić zdjęcia, to z Rickczem. I oczywiście, jeżeli z jakiegoś powodu nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, no to oczywiście zróbcie to. Dajcie łapkę w górę pod tym filmikiem, jak się wam podobał i koniecznie zajrzyjcie na mojego Instagrama, jednego bądź drugiego. No to co? Widzimy się w następnym odcinku. Może tym razem sobie coś pomalujemy? Zobaczymy. Trzymajcie się. Na razie. Hej.